ja tu chciałem wspomnieć Państwu właśnie o takiej próbie spojrzenia, po to, żeby zachęcić Państwa jednak do tego, żeby starać się rzucić okiem i przeciwstawić się propagandzie, która mówi, że z przeszłości nic wartościowego dla nas nie zostało. Bo jest taka propaganda. Propaganda, która niszczy polską kulturę i wmawia również nas, że Polacy to są tacy, którzy bez pomocy zagranicznej, to tylko na poziomie średnim, że nie ma w Polsce wynalazków, że nie ma polskich technologii, że tu muszą przyjść tylko, prawda, firmy zagraniczne, które nas nauczą i tak dalej. No proszę Państwa, jest to totalny błąd. Ale jest usprawiedliwienie bardzo bolesne. Biorę jeden, drugi, wielki tom Wielkich Polaków. Wyszło w ciągu ostatniego roku kilka bardzo pięknych opracowań o Wielkich Polakach. Zaczynając od opracowań dla dzieci i dla młodzieży, kończąc na wielotomowych, bardzo poważnych studiach. No i tam rzeczywiście o polskich wynalazcach prawie nie ma mowy. O polskich działaczach i o polskich przedsiębiorcach tam prawie nie ma mowy. Jak my czytamy literaturę, idziemy do księgarni, owszem, żołnierze niezłomni, żołnierze wyklęci, a niezłomni przemysłowcy? Gdzie jest książka o niezłomnych przemysłowcach, proszę Państwa? A niezłomni rolnicy? Byli niezłomni rolnicy? No proszę Państwa, bez niezłomnych rolników to by kraju nie było. Był ktoś, kto o ten chleb w najtrudniejszych warunkach walczył. I żadnych żołnierzy wyklęci, kochani, przeżyłem, nic by nie zrobili, gdyby ten kochany polski chłop ich nie nakarmił. Ludzie na wsi, na wsi. Może Państwo nie wiecie, bo to jest fenomen zaskakujący. Starszo-harcerski oddział artylerii przeciwlotniczej Armii Krajowej miał do trenowania armatę przeciwlotniczą. Gdzie? Pod Warszawą u chłopa w stodole. Jest chłop niezłomny? Prawda? Zechcijmy zrozumieć, że w polskiej kulturze, szeroko rozumiany, ale także i w naszym odczuciu, także w tym, co idziemy do księgarni, naprawdę o działaczach gospodarczych, społecznych za mało wiemy, za mało piszemy, za mało młodzi ludzie są też w tym duchu jak gdyby wychowywani. Chętnie słucham Pani. To znaczy chciałam tylko powiedzieć, że w okresie międzywojennym mieliśmy piąte miejsce w rejestrowaniu patentów. Jesteśmy krajem wynalazców. Tak, tak, o właśnie. No. Zaczęło się od Kazimierza Wielkiego, prawda? Pierwsze myślenie długookresowe. Zastał Polskę drewnianą, a zostawił murowaną. Miał strategiczną myśl gospodarczą i ją realizował. Wały wiślane przeciwpowodziowe sypane za Kazimierza Wielkiego pierwszy. Była myśl strategiczna ogólnokrajowa? Była. Mamy do czego nawiązać. Chciałem przypomnieć kilka postaci. Ksiądz Stanisław Staszyc. Ksiądz Stanisław Staszyc, pierwsza wspólnota typu spółdzielczego, Hrubieszowskie Towarzystwo Rolnicze i lokalny pieniądz hrubieszowski. Ładnie pomyślane? Gospodarstwo duże, społeczne i własny pieniądz obiegowy w regionie. Ale ksiądz Stanisław inicjuje, powstaje nowa kopalnia w Dąbrowie Górniczej. Wspomaga finansowo rozwój Zagłębia Staropolskiego. Zagłębie Staropolskie. Tyle hut. Na samym Mazowszu było kilkadziesiąt. Proszę Państwa, ale ksiądz Stanisław
robi pierwszy plan wieloletni, 8-letni, 14-letni plan rozwoju górnictwa i hutnictwa państwowego. Jeżeli to jest dużo manufaktur i hut prywatnych, to ksiądz Stanisław stawia na rozwój rządowy i wieloletni. Czy nam dzisiaj jest potrzebne takie myślenie? Tak, bardzo. Myślenie lokalne, społeczne, lokalne tu i teraz, kręcenie własną walutą dla obsługi tego, co już kręcimy i robimy, myślenie gospodarcze na dzisiaj, rozwój Zagłębia Staropolskiego, jak za jego czasów było, prawda? I programy docelowe, wieloletnie dla naszych dzieci. No dzisiaj możemy powiedzieć, bardzo dużo się rozwija, ale o realnych programach wieloletnich to w Polsce żeśmy trochę słyszeli, ale nikt niczego takiego nie realizuje. Potrzebny taki człowiek? Potrzebny. Drugi człowiek do przypomnienia? Książę Drucki Lubecki, minister finansów Królestwa. Proszę Państwa, pierwszy inicjator Banku Polskiego. Polskiego, nie obce. Pierwszy inicjator Towarzystwa Kredytowego Polskiego, państwowego. Pierwszy inicjator i realizator, który przejmuje na budżet i dochody państwa produkcję i dochody z alkoholu i z tytoniu. No proszę Państwa, do 1939 roku dochody z tych dwóch monopoli stanowiły istotny człon dochodu budżetu państwa. A Drucki Lubelski, jak była Polska zadłużona w Austrii i w Prusach, rozliczył, zlikwidował te długi. Potrzeba nam takich ministrów dzisiaj. Potrzeba. Nie wstydźmy się, nie będę mówił o wynalazkach, bo rzeczywiście czas nas tutaj już mocno goni, ale przejrzyjmy chociaż tutaj kilka ilustracji, proszę Państwa, bo rzeczywiście warto. To jest z kolei Hipolit Cegielski z Poznańskiego. On pochodził, to był taki człowiek, który był nauczycielem chyba języka polskiego. No ale ponieważ ta oda do młodości za bardzo go tam podpalała, to go wzięli Niemcy i wyrzucili z tej szkoły. No bo jak mogą Niemcy trzymać Polaka, który uczy dzieci po polsku jeszcze patriotyzmu? To go wyrzucili. To on założył warsztat, skład złomu. Założył skład złomu, no nie miał z czego żyć. Z tego składu złomu założył kuźnię i próbował tam z tego złomu coś zrobić, o, w ramach recyklingu, prawda? A później z tej produkcji zaczął już produkcję dużych urządzeń rolniczych. A od urządzeń rolniczych przeszedł do urządzeń przemysłowych. No i jak umierał, to już była wielka fabryka Cegielskiego w Poznaniu zatrudniająca 400 ludzi, a ja skończyłem studia, to tam pracowałem, to już tam było 4000 ludzi tam. W latach powojennych i te wielkie polskie lokomotywy na wystawie w Paryżu w 1938 roku, to między innymi były z fabryki Cegielskiego, no i silniki okradowe i tak dalej. Jak wyglądały mosty, tu jest przykład mostu zniszczonego, tu jest przykład mostu na Wilejce. Pierwszy most spawany polskiej konstrukcji. Pierwszy kadłub okrętowy spawany polskiej konstrukcji. Najnowsza torpeda. Pojazd najszybszy na świecie w 1938 roku. Na wystawie w Nowym Jorku. Pierwsze miejsce uznane najszybszy w świecie. Japończycy się uczyli. Lux torpeda polska. Z Warszawy do Zakopanego. 3 godziny, tak. No, szukajmy dzisiaj. Potrafiliśmy to zrobić. Okres międzywojenny, proszę Państwa. Państwowe Zakłady Lotnicze PZL Łoś.
najnowsza konstrukcja samolotu lekkiego bombowego z okresu międzywojennego i mamy już sto kilkadziesiąt samolotów w powietrzu w 1939 roku czynnych w walce. Pierwsza radiostacja, taka, siaka, owaka, Enigma. Słyszeliście Państwo Enigma? To jest szczyt logiki, matematyki, elektrotechniki i co kto chce jeszcze wiedzieć. Przejmowanie i deszyfrowanie tajnych rozkazów niemieckich przez naście lat. Niewykryta sprawa przez naście lat. No. Mój ojciec tam pracował, do śmierci nie opowiadał. Wiele lat po wojnie, do śmierci nie chciał opowiadać. Bo Niemcy przez całe lata okupacji w Polsce nie trafili ani na tych, którzy robili, a elementy były robione w Warszawie na Pradze, ani na tych, którzy przy tym pracowali, prawda, ani na żadne urządzenie w ręce im nie wpadło. Pytam się młodych ludzi, Państwa widzieliście film o powstaniu warszawskim. No to, że się pali, że zabijają ludzi, no to oczywiście jest normalne. Ale ja się zapytam, czy Państwo zwrócili uwagę, było kilka scen na konspiracyjną wytwórnię broni maszynowej w okresie powstania warszawskiego. No to jest majstersztyk, proszę Państwa. Produkcja broni maszynowej, tu się walą całe ściany, całe budynki i tak dalej, a tu trzeba specjalnych materiałów, specjalnych urządzeń, żeby to zrobić i kto tak robi? No naprawdę zaufajmy do zdolności polskich, nie dajmy się oszukać z dziedziny lotniczej powiem, że 50 lat temu daleki mój znajomy profesor Sołtyk skonstruował pierwszy samolot odrzutowy naddźwiękowy. 50 lat temu, 64 rok. No, nie ruszyła produkcja, bo nam nie pozwolili. To był samolot klasy F5 wówczas, prawda? Do wyższych klas Amerykanie przeszli dopiero po 10 latach. Mogliśmy spokojnie wyprzedzić tym pochodzi. No, nie udało się, bo były ograniczenia, ale zdolności intelektualne, no, bardzo silne. No, takich rzeczy naprawdę dużo żeśmy w Polsce zrobili i nie mamy się czego wstydzić. Tak wracali Polacy po różnych wywózkach z I wojny światowej. Wlekli ze sobą zarazę, bo w tych ciężkich warunkach, na które wywożono masowo Polaków na Białoruś, na Ukrainę. W nieludzkich warunkach stamtąd wracali, mnóstwo ludzi chorowało i zaraza. Tyfusu, czerwonki, nie pamiętam czegoś tam, jeszcze z mojej rodziny dwie osoby umarły. Polska organizuje kordon sanitarny. Ta zniszczona, nieistniejąca prawie Polska organizuje kordon sanitarny po to, żeby zatrzymać z półtora przynajmniej miliona ludzi wracających ze wschodu, w takich warunkach wraca. I zrobiła to. I zrobiła to. Ale byli niezłomni lekarze. Służba sanitarna. Niezłomna. Ilu ich padło? Czy o tym mówimy? Dlaczego żołnierze niezłomni? Chwała im, kochani. Ja nie ujmuję. Ale patrzmy na różne człony i na zaangażowanie Polaków, które było i które może będzie jeszcze potrzebne. Bo od zarazy tak nie można się odciąć, że się nie chce. Że się nie chce, prawda? No i możemy też powiedzieć sobie, że Polska ochroniła wówczas nie tylko Europę od zalewu komunizmu bitwą pod Warszawą. Ochroniła Europę od zarazy.
bo ta zaraza z łatwością by poszła na zachód. Co by w Polaków wyginęło, to by wyginęło, ale ona by poszła na zachód, gdyby nie ta niezwykle ofiarna służba sanitarna. Tak więc mamy co wspominać. Oczywiście tutaj też przypominam pieniądze lokalne. Jak się już Polska jako tako zaczynała oswobodzać, no to te pieniądze niemieckie to już był śmieć, ale miasto Poznań, miasto Bydgoszcz, niektóre miasta przez kilka lat funkcjonowały na lokalnym pieniądzu. I nie jest to żaden cudowny w Polsce wynalazek, tylko rzecz, przed którą żeśmy przeszli i my umiemy to robić, my potrafimy to robić. Potrafimy to robić. Wiemy, jak to robić. Centralny okręg przemysłowy przed wojną, naprawdę Stalowa Wola została wybudowana za półtora roku. Tunel średnicowy w Warszawie w 1945 i 1946 roku budowano łopatami i wiaderkami wyciągano ziemię do góry. Tak całą Warszawę odbudowano z tego gruzu. Tunel jeden dwutorowy był przed wojną. Trzeba było zrobić drugi tunel po wojnie i zrobiono drugi tunel po wojnie. Trasa WZ od strony Wisły. No, tu już jakaś poparta się zjawiła. Wieża kościoła świętej Anny i kościół się zaczyna nam chwiać. I kolejny polski wynalazek. Utwardzanie gruntu na tej skarpie, bo my podkopujemy, że tak powiem, sąsiedztwo fundamentów świętej Anny. Idzie tu głęboki wykop. No, udało się. Dalej przesunięcie kościoła na trasie Świerczewskiego, to wszystko w tych prymitywnych warunkach udało się zrobić. O dzisiaj tak ta trasa wygląda. To jest ten sam, prawda, obiekt, który żeśmy tutaj widzieli. O, to ta wieża tutaj jest. Dzisiaj to tak ładnie wygląda. Więc jeżeli pytamy, co nam zostało z poprzednich lat, no to kochani, to jednak no trzeba popatrzeć, że coś zostało. To nie jest tak, że nic nie zostało. I niedobrze jak się niszczy, to nie znaczy, że nie MDM wybudował to. No, może szkoda dalej czasu. W każdym razie zachęcam Państwa do tego, żeby przełamywać może pewne takie uprzedzenie do złych relacji historycznych, że rzeczywiście trzeba trochę na własną rękę tu i tam coś zrobić. I z drugiej strony, że jeżeli się coś rzeczywiście planuje, to w stosunku do tego obszaru, którym się człowiek interesuje, trzeba byłoby trafić do ludzi, którzy coś więcej o tym obszarze potrafią po prostu powiedzieć. Wszystko to, kochanie, już kiedyś było i idea jest taka. Potrzebne jest nowe i potrzebne jest maksymalne wykorzystanie tego, cośmy zastali, tego wartościowego, wybranie z tego, cośmy zastali, no tego, co się jeszcze nadal może przydać. Bo również ważna jest sama fizyczna twarz. No ja powiem, no nie wyglądam na starego. 50 parę lat temu byłem na budowie kopalni Turów. Kopalni Turów była to największa kopalnia odkrywkowa chyba w Europie wówczas. Budowa tej elektrowni. No miło mi dzisiaj popatrzeć, ona jest tu sfotografowana. Obiekt pracuje 50 lat. A jakbyśmy tak zbudowali na 15 lat jak samochodzik i powiedzieli, przyjdą młodzi, to zrobią lepiej. No nie, kochani. Naprawdę jest wiele rzeczy takich, których nie da się zrobić jednym tchem. Polska gospodarka wodna, którą się dużo zajmowała, wymaga naprawdę wieloletniej pracy. A zaniedbajmy, kochani, jak poleci zapora pod Toruniem? Na Wiśle. A ona jest niebezpieczna, dlatego że z góry była planowana druga zapora od strony Dolnej Wody.
która by podpierała, podniosła poziom wody, by podpierała tą zapłatę. A była wielka powódź, generał Jaruzelski kazał wysadzić w powietrze tamtą zapłatę na Wiśle. No lepiej się go przekonało, że to niczego nie da. Ogromne zwały lodu były, ale zaparły się, no nie o zapory. Wisła jest płytka, jak była niepogłębiana, no to na tych płyciznach ogromne płyty lodu po wielkiej zimie zaparły się. I żadne zbombardowanie zapory niczego by nie dało. Natomiast udało się generałowi wytłumaczyć, że trzeba bombardować zwały lodu wzdłuż całej Wisły, bo się zaniedbali pogłębianie Wisły. Nie może być zapora na Wiśle bez pogłębiania Wisły, bo ją szlaka, przepraszam. A że my dobrze teraz pogłębiamy? Mamy pieniądze na gospodarkę wodną? A myślimy o tym, żeby zaporę podbudować z drugiej strony? No nikt tego w kadencji jednego parlamentu nie załatwił. No to trzeba powiedzieć. Natomiast gdzieś jest z pokolenia, w pewnym sensie na pokolenie, parlamentarzyści muszą czegoś pilnować. I wiedzieć, no jeżeli Stanisław Staszic mówił i Lenin nas uczył, Lenin nie musiał nas uczyć planować. Był przed wojną 5-letni plan Eugeniusza Kwiatkowskiego zagospodarowania tego centralnego okręgu przemysłowego. Obejmował on między innymi również budowę zapory wodnej w Rożnowie, którą do dzisiejszego dnia możecie Państwo podziwiać. Ten plan 5-letni został zrealizowany w ciągu 4 lat. Nie uczmy się od innych, uczmy się od siebie. Zechcicie się Państwo troszkę do tej historii przekonać. Taka książka jest do nabycia także tutaj, bo to jest wydawnictwo naszej szkoły. Chciałbym Państwu serdecznie podziękować za dzisiejsze spotkanie. Dziękuję Państwu.